Dobry wieczór, kochani. Dobry wieczór i wieczorny dzień dobry. Bardzo krótkie, bo jestem... Ojej, jestem po prostu wywalony jak koń po westernie. Dzisiaj byłem w pracy 13 godzin. Do 7 godziny myślałem, że nie wytrzymam, a po 7 godzinie wpadłem w taką rutynę, że sobie przypomniałem po 10 godzinie, że jeszcze nawet nie usiadłem. Ale był dzień, ja pierdzielę. No, podziwiam sam siebie w sumie, że wracam... Po tylu latach rozleniwienia do tak intensywnej pracy. Kto by pomyślał? No, a teraz... A teraz sobie będę gotował za chwilę grochówkę. Grochówka będzie nagrana i będzie na jutro. A dlaczego? A dlatego, że, moi drodzy, jutro Wielki Dzień. Znaczy jutro, czyli dzisiaj, bo właściwie to jest wieczorny dzień dobry, czyli będziecie oglądać we wtorek rano, 1 sierpnia. A 1 sierpnia o godzinie 17.00 wybije dzwon pamięci, 73. rocznica Powstania Warszawskiego i ważny dzień, naprawdę ważny dzień. Powiem wam, że nawet ten 1 września jest, no jest dniem rozpoczęcia II wojny światowej, ale taki dla mnie, znaczy nie tylko dla mnie, ale z mojej perspektywy, ten 1 sierpień i wybuch Powstania Warszawskiego jest o wiele bardziej symboliczny, bo jakby podkreśla całość tej martyrologii polskiego narodu w czasie II wojny światowej. Nie tylko niemieckiej okupacji, ale i sowieckiej, ale i różnych innych rzeczy. I kolejnych rozbiorów polskich, które potem nastąpiły układami z Jałty i nie tylko. Ale to już pogadanka grubo historyczna i bardziej. A tym się nie będę zajmował, bo historykiem nie jestem. Ja, wiecie, ja tak sam od siebie. I powiem wam taką ciekawą rzecz. Wczoraj sobie zaplanowałem wieczorem, wczoraj wieczorem, czyli dzień wcześniej, dobra, nieważne. Zaplanowałem sobie, że mówię, znowu coś muszę ugotować, znaczy nie muszę, znowu coś chcę ugotować. Co by tu ugotować dla widzów? Czego nie było dawno? Kiedyś było, ale nagram jeszcze raz. I tak sobie myślę, o, a na co mam ochotę? Pytanie, sam do siebie pytanie zadaję. A na co mam ochotę? Kurczę, dawno gruchówki nie jadłem. Idę sobie do kuchni, do szafki, sprawdzam w takiej puszeczce, bo ja tam w puszkach i słoikach mam pochowane różne rzeczy. Sprawdzam, o, mam grochu skany. Robimy grochówę. Dzisiaj poszedłem specjalnie, właściwie pojechałem specjalnie sobie do z polskiego sklepu kupić taką wędzoną, dobrą kiełbasę. Zamiast boczku, bo ja akurat do grochówki zamiast, znaczy boczek też czasami, ale... Ale kiełbasę, szczerze mówiąc. No i kupiłem kiełbasę. Pokupowałem sobie takie dobre rzeczy typu ziemniaki, cebula i czosnek. Majeranek, bo jest potrzebny majeranek do grochówki. I będę gotować grochówkę i będzie całe nagranie o grochówce. No. I potem, jak już sobie postanowiłem, a to już było dzisiaj, sobie tak rozmawiałem z Sylwestrem, z moim przyjacielem online, który mieszka w Polsce. I tak mu mówię o tej grochówce, potem mu mówię o tym, że jutro, czyli dzisiaj, 1 sierpnia, czyli rocznica Powstania Warszawskiego. I zaraz mi do głowy przyszło, kurczę, gotuję tą grochówkę właśnie na drugi dzień, będę ją jadł, czyli 1 sierpnia. Może to się wydać przesadzone, ale tak mi do głowy strzeliło, kurczę, taka grochówka 1 sierpnia, to powinna być taka zupa naprawdę, właśnie ta grochówa powinna być takim daniem na 1 sierpnia. Na uczczenie, w sposób posiłkowy uczczenie, czyli w sposób jedzeniowy. Uczczenie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, bo grochówka to przecież zupa żołnierska, a i powstańcza. I tak mnie natchnął, kurczę, przypadek czy nie? No nie wierzę w przypadki. Czy ta grochówa właśnie? No słuchajcie, jak grzybowa na Wigilię, tak grochówa na 1 sierpnia. I to mówię zupełnie bez jaj, bez przekąsu, z pełną powagą. To powinno być danie główne 1 sierpnia każdego roku dla Polaków. I kolejny element wspomnienia tamtych czasów. Kochani, w Wielkiej Brytanii niestety syreny nie zawyją na ulicach o godzinie 5 po południu. Ruch na ulicach nie zostanie zatrzymany, ludzie nie staną sami z siebie, ani w ogóle nie staną. Ale ja zrobię to, co robię co roku, bo co roku tak robię. Niezależnie gdzie pracowałem, o godzinie polskiej 17, czyli 16 w Wielkiej Brytanii, ja odchodziłem od biurka,
a czy od innego miejsca pracy, gdzie pracowałem i sobie gdzieś stawałem po prostu na minutę lub dwie. Tak, pomyśleć chwilę, nie ruszać się. No i być właśnie w tym nieruszaniu się i w tym milczeniu przez tą minutę lub dłużej z tymi, którzy zastygli w bezruchu w Polsce o tej 17. A dzisiaj rozmawiając z kilkoma moimi widzami, czy znajomymi w sumie i z widzami jednocześnie na Facebooku o jutrzejszym dniu, byłem pytany, jak to wygląda w Wielkiej Brytanii. No, wygląda tak, jak powiedziałem, no, to nie jest Wielka Brytania, bo Anglicy mają w dupie nasze powstanie, tak jak mieli je wtedy. Ale Polacy tutaj mieszkający w zeszłym roku i dwa lata temu na ulicach Birmingham, wcześniej jakoś tego nie kojarzyłem, bo może nie zwracałem na to uwagi. Może tak. Ale rok temu bardzo, bardzo. Dwa lata temu trochę, a rok temu bardzo, bardzo. Zwróciłem uwagę na jedną rzecz w centrum Birmingham. 1 sierpnia widziałem w autobusach i na ulicach sporo ludzi. Sporo ludzi ubranych w koszulki z emblematem Orła Białego albo z napisami Powstanie Warszawskie Pamiętamy, albo z tym P, Polska Walcząca. Sporo, to znaczy, no nie tak, że tłumy, ale wyłapywałem właśnie w tłumie na ulicach ludzi i wiedziałem, że to Polacy. I że 1 sierpnia i że taka pamiątka, ubrali koszulki. Ja niestety będę jutro w pracy o godzinie polskiej 17 i nie mogę ubrać takiej koszulki mojej patriotycznej. No bo nie wolno, dress code pracowniczy nie pozwala. Mam koleżankę, która też jest kierowniczką lokalnej Biedronki, tak jak ja, tyle że w innym mieście, Polka, i ona mówi, że ona sobie chciałaby zrobić numer, ale trochę się boi, czy nie będą z tego konsekwencje, bo chciała o godzinie 17, tak jak w naszych sklepach leci muzyczka sobie, jakaś tam w tle zawsze cały dzień leci dla klientów muzyczka, żeby podmienić ją o godzinie 17 na jakąś piosenkę powstańczą albo coś takiego, no ale może w polskich dzielnicach, no ja bym to zrobił może, ale ja pracuję w dzielnicy, gdzie Polaków jest bardzo mało. A Anglicy nie będą wiedzieli, o co chodzi i mało, gówno ich to będzie interesować. Niestety. Ale wiecie co, zbieram się do tej grochówki, jeszcze najpierw pójdę z psem. Ja oczywiście aktywny nocny jestem, więc no jestem, mówię, jestem zwalony. Wstałem, słuchajcie, dzisiaj o 6 rano, jest godzina, jest 20 minut po północy. A ja nadal aktywny, chociaż ziewający, za co przepraszam. No ale wiecie, taka uroda mojego kanału, ja jestem po prostu, jestem jaki jestem, jak papaj. Jestem jaki jestem, no i jakiego się pokazuje, wiecie co, już tam nawet nie będę komentował niektórych komentarzy, które mi właśnie zarzucają brak profesjonalizmu na YouTubie i na kanale i w ogóle. Ludzie, nie będę sobie wizażystki zamawiał, makijaży robił, fryzury, nagrywał po 50 tysięcy razy ten sam epizod tylko po to, żeby lepiej wypadł. Nie. Ja lubię jednym ciągiem, nawet jak się mylę, zawieszam, ziewam, telefon dzwoni, trzeba odebrać. Pies szczeka, ja kaszlę i tak dalej. Moi mili widzowie, to jest konwencja kanału dla tych wszystkich, którzy są nowi, którzy jeszcze nie przywykli, nie zrozumieli, o co chodzi, tak jak moi starzy widzowie. Ja tymi nagraniami zapraszam was do siebie, do mojego domu, do mojego życia i pokazuję wam siebie samego, jaki jestem, to jak żyję. Po prostu, niech to będzie naturalne. Taką konwencję kanału przyjąłem. Owszem, jak zrozumiałem po kilku odcinkach, nagrywając właśnie tak, jak to się mówi, na surowo i że się to podoba, to zrozumiałem, że może to jest jakaś nisza na rynku YouTube'owym. Że YouTuberzy w większości, sporej większości, to właśnie takie profesjonalne, wszystko ładne. Ja nie mówię, że to jest złe. To jest fantastyczne. Ale wiecie, ja nie produkuję żadnego kanału, który jest merytorycznie wartościowy pod tym względem. Nie robię żadnych opowieści historycznych. Nie jestem fizykiem kwantowym, który będzie opowiadał o niuansach tego typu zagadnień, ani filozofem, matematykiem czy politykiem. Nawet Jasmina ze Stanowoką, która prowadzi swoje kryminalne, ma ten kanał pięknie dopieszczony różnymi elementami i graficznymi, i fajną muzyką w tle i tak dalej. Ale ona nagrywa konkretny content, który właśnie się nazywa Kryminalni. Ale nie tylko, bo i o Stanach opowiada. Ona nie opowiada o swoim życiu, ona nie, wiecie, siedzi w swoim pokoju, ale niekoniecznie mówi o swoim życiu. A ja tego wszystkiego nie chcę. Ja lubię oglądać te inne kanały, one są fajnie, profesjonalnie dopieszczone, jest super.
Ale lubię też mój kanał i bardzo często, że sam siebie codziennie oglądam. Jak tylko nagram, to potem swoje nagranie oglądam, sam się oglądam, po to, żeby wyłapywać różne rzeczy, albo po to, żeby się pośmiać, czy poczuć własne emocje, które przeżywałem w trakcie nagrania, mówiąc o czymś trudnym na przykład. I uważam, jako autor tego kanału, że taka konwencja po pierwsze mnie pasuje, a po drugie pasuje tym, którzy mnie oglądają. Jest swojsko, domowo, czasem z muzyką z radia w tle, czasem z muzyką z iPhone'a w tle, czy z innego przybytku, czasem z piwem w ręce, czasem z herbatą w ręce, czasem z niczym. Tak po domowemu. I wiem, że wielu z Was się to podoba, więc będę się tego trzymał. A jest to dla mnie o tyle wygodne, że ja jestem upośledzony technologicznie i nie chcę mi się uczyć nowości typu obróbki filmu z podstawianiem dźwięku, zrobieniem różnych rzeczy. Ja podziwiam tych wszystkich youtuberów, którzy się tego uczą i robią te filmy coraz lepsze i montaże są świetne i tak jak mówię, różnego rodzaju, jak ja to nazywam brzydko trochę, wodotryski, czyli efekty specjalne też są, potrafią to robić, a mnie się tego nie chce uczyć, bo jestem leniwy. No i taki jestem. Ale słuchajcie, wracamy do tematu, czyli kończymy temat. Życzę Wam udanego wtorku. Życzę Wam tego, żebyście przeżyli ten wtorek też trochę refleksyjnie. Bo tak jak powiedziałem na wstępie, to Powstanie Warszawskie, ta rocznica jest chyba bardziej dosadna, może nieważniejsza, bo tego nie będę absolutnie porównywać, ale bardziej dosadna niż 1 września. Bo 1 września był początkiem czegoś, co ludzie... Wybuchała wojna, ale ludzie nie mieli zielonego pojęcia, co się stanie. Nawet sobie chyba nie wyobrażali tego, co się będzie działo. A Powstanie Warszawskie 5 lat później ludzie już mieli świadomość tego, co przyniosła im ta wojna i... Czy było świadomość? Wiecie co, nie chcę oceniać historii. Ja pamiętam jeszcze ze szkoły średniej. Mieliśmy wiele dyskusji. Mój wychowawca był historykiem, więc... Na lekcjach wychowania obywatelskiego, czy na lekcjach wychowawczych w ogóle mieliśmy też pogadanki o powstaniu i takie analizy, dyskusje, czy to było warte, czy nie warte. I były głosy i krytyczne, i pochlebcze, że z jednej strony niepotrzebne, że z drugiej potrzebne, że z jednej strony tyle młodych ludzi zginęło, z drugiej strony, że no, chwała bohaterom. Mi się wydaje, że po tylu latach chyba nie chodzi o to, żeby oceniać z punktu widzenia politycznego to wydarzenie, tylko żeby po prostu pamiętać, że Polacy jacy są, tacy są. Jacy jesteśmy, tacy jesteśmy, o tak powiem. Ale w takich momentach, jak się zjednoczymy, to nie ma bata. Cywilna ludność porwała się na po zęby uzbrojoną armię niemiecką i odnosiła sukcesy. Na początku, no potem wiadomo jak się... Wiadomo, że ta przewaga będzie na tyle istotna, że to powstanie będzie stłamszone. No, ludzie uzbrojeni w nic ruszyli na po zęby uzbrojoną armię, która były momenty, że zaczęła się ich bać. Oczywiście, że żali, szkoda, że tylu ludzi, młodych, niewinnych, cywilów przede wszystkim zginęło. Ale teraz zamiast płakać nad ofiarami, może doceńmy ich poświęcenia. W taki sposób, że bądźmy dumni z tego, co wywalczyli, tego, co dziś mamy. Ja zawsze mówię niektórym, którzy jak dyskutujemy o takich sprawach, ja mówię, zobaczcie, hitlerowcy, a potem bolszewicy zniszczyli całą Warszawę, zrównali ją ze ziemią. Przejedźcie się do Warszawy teraz, zobaczcie, jak to miasto wygląda. Jak Feniks z popiołów. Jest 1000 razy wspanialsze niż było przed wybuchem II wojny światowej, a już wtedy było wspaniałym miastem. Nazywanym Paryżem wschodniej Europy. Z tego bądźmy dumni, kochani, jak się odradzamy pięknie. Dobra, bo lecę już takie trochę smętne może nuty, ale dla mnie ważne. Dla tych wszystkich, którzy tam, z Was widzowie, którzy oponują, czy krytykują, czy wręcz protestują, że jak można być patriotą, jednocześnie opuścić ojczyznę. Ja nie będę wracać po raz kolejny do tematu. 19 filmów o tym zrobiłem, na czym polega emigracja. Ja raczej wrócę do tego, że właśnie na emigracja, to widzę u siebie i u wielu znajomych Polaków, właśnie na emigracji obudził się w nas bardzo silny patriotyzm. Związany m.in. z nostalgią i z tęsknotą, ale też ze świadomością tego, że żyjąc w innym kraju po prostu widzimy różnice i
Wiecie, to jest tak, jak się coś ma, to się tego nie docenia, bo to jest normalne. A jak się to straci albo się to opuści na jakiś czas, to zaczyna się to doceniać. Ta emigracja ma też swoje ogromne plusy. Nie finansowe, absolutnie nie. Jest rzesza w tej chwili rozsianych po całym świecie około 20 milionów Polaków. 20 milionów. Mówię o wszystkich krajach na świecie, gdzie mieszka Polonia i Polacy. 20 milionów. Prawie druga Polska. Bardzo silnie patriotyczna. Bardzo. W dzisiejszych czasach szczególnie, mówię w dzisiejszych czasach w Polsce, szczególnie jest to ważne. Pamiętajmy o tym jutro. Pamiętajmy też o to, żebyśmy niepotrzebnie nie podnosili na siebie nawzajem ręki. Po prostu jak przypomnimy sobie, uświadomimy sobie, jak działali, jak walczyli powstańcy warszawscy, niezależnie od sympatii politycznych, partyjnych i światopoglądowych, szli w ramię w ramię, to też zrozumiemy tego ducha solidarności, który może był w latach 80. w trakcie stanu wojennego i po, ale też już był zepsuty. Ale tamten z Warszawy powstańczej to był ten, moim zdaniem, fantastyczny duch solidarności narodu polskiego. I tym akcentem skończę degotować grochówkę. Życzę Wam jeszcze raz udanego wtorku. Nie zapomnijcie o godzinie 5 przystanąć chociaż na chwilę i chwilę pomyśleć o tych, bo to nie tylko dotyczy warszawiaków, to dotyczy całej Polski. To powstanie warszawskie jest symbolem powstania z kolan dla całej Polski. A zrobiła to Warszawa, bo była stolicą. I jest nadal. Zobaczcie, jest nadal. Pozdrawiam Was serdecznie, moi kochani. Dobranoc i dzień dobry.